Cześć, witam na kanale Telchina.pl. Właśnie przed chwileczką dostałem przesyłkę od Hong Kong Goldway, w której będzie oczywiście telefon. Jest to sprzedawca dobrze znany na naszym forum i ceniony, także a telefonem będzie Meizu. Zaraz spróbujemy się do tej paczuszki dobrać. Jak widzimy, paczka zabezpieczona jest taką folię bąbelkową, bezpieczna w transporcie. Jest to fajna ochrona, także dobrze sprzedawca zabezpiecza nam przesyłki. No i spróbujmy się dostać do środka. O, można sobie otworzyć. Już na dzień dobry widzimy przejściówkę, która została dołożona ponad standardowy skład telefonu na chiński rynek. Mamy jeszcze etui na tyłu telefonu. No i teraz już pudełko. Bardzo małych rozmiarów, bardzo to mnie zdziwiło. Porównując do telefonów, które żeśmy ostatnio oglądali, to jest bardzo zgrabniutkie pudełeczko. No, już mi się wysunęło ze środka kabelek USB i wypadł mi jeszcze klucz do otwierania szuflady na karty SIM. Telefon jest dual SIM-em, także dwie karty się będą musiały mieścić. Co jeszcze mamy w pudełku? Mamy ładowarkę USB. Chińskie oznaczenia 2 ampery, czyli dosyć duży prąd ładowania. Przypomnę tylko, że standardowo gniazdo USB z komputera daje nam 0,5 ampera. Większość ładowarek chińskich jest na 1 amper, ta daje 2 ampery, czyli czas ładowania powinien być stosunkowo krótki. Co mamy jeszcze? Chyba kartę gwarancyjną, ale po chińsku, coś tu jest, jakaś naklejka z numerami e-mail. Dobra. No i mamy sam telefon. Jeszcze zobaczmy, co się pod... czy pudełko ma drugie dno, czy nie. No raczej nie. Chciałem tam dorwać, czy coś jeszcze się znajduje, nic się tam nie znajduje. Dobra, sam telefonik akurat mam w niebieskim kolorze. Co my tu widzimy? Po prawej stronie znalazło się gniazdo kart SIM, które... Może spróbujemy zaraz otworzyć, gdzieś ten kluczyk mi się podział. No jest. Proszę, jest szufladka. I pomieści nam dwie karty SIM. W tym samym rozmiarze. Nie ma tu rozróżnienia na większą, mniejszą. Po lewej stronie mamy przyciski regulacji głośności. U góry znalazło się przycisk załączania. I u dołu mamy gniazdo mikro USB, mikrofon i otwory pod głośnik zapewne. Na dole panelu znalazł się przycisk, który służy do nawigacji. Jest tylko jeden, nie tak jak standardowych Androidach. Jest jeden plus, służy on też jako dioda powiadomień, czyli będzie nam to mrugało, jeżeli przyjdzie jakieś połączenie lub coś w tym stylu. Sam ekran w tym telefonie ma przekątną 5,5 cala w rozdzielczości Full HD. Smartfon posiada dosyć dużej wielkości baterię. Pojemność tej bateryjki to jest 3040 mAh, czyli to jest całkiem fajny wynik jak na 5,5-calowy wyświetlacz. Pracuje on z tajwańskim procesorem MediaTek, 8-rdzeniowym procesorem. Jest na wyposażeniu 2 GB pamięci RAM i akurat ta wersja, którą ja posiadam, ma 32 GB pamięci wewnętrznej na aplikację. Tu akurat nie ma co oszczędzać, ponieważ nie mamy gniazda
microSD, nie możemy sobie tej pamięci w późniejszym czasie rozbudować. Także mamy do wyboru 16, 32, ja wybrałem 32. Jak widzimy, no na razie chodzi to bez zacięć. Spróbujmy może język polski włączyć. Wybór języków jest dosyć spory, jak to zawsze w fińskich telefonach. Proszę, jest. No, wyświetlacz jeszcze może zerknijmy na kąty. No, są poprawne, dobre są. Może jasność jest na... mogła być trochę lepszy poziom. No może porównamy sobie jeszcze właśnie, mam tu UMI 0. No i UMI 0 ma wyświetlacz Super AMOLED, no kolory są na oko, no są żywsze, mocniejsze, to jednak jest przewaga, chociaż tu są przebarwione, nie każdy lubi przebarwione kolory, no taka już jest wada tych Super AMOLEDów, dla jednych wada, dla drugich zaleta, jak to uważa. Popatrzmy może, nie wiem jak to tak. No ja powiem tylko tyle, że ja to widzę teraz dokładnie, no kąty są bardzo przyzwoite. Może troszeczkę jaśniejszym wyświetlacz jest w tym UMI 0, tak mi się teraz wydaje. No nie wiem, musiałbym jakieś inne tło jeszcze zastosować w tym, żeby to dobrze porównać. Gabarytowo, tu mamy 5 cali, 5,5 cala. Proszę zobaczyć, różnica jest niewielka. Ten wcale nie jest znacznie większy. Delikatnie tylko jest większy. A same ramki w obu telefonach no delikatnie mniejsze są w tym Note'cie od Meizu. UMI 0 ma co najmniej milimetr szerszą ramkę, może to jest nawet więcej niż milimetr. Grubościowo patrząc tak bardzo na oko, że powiem, bez mierzenia, no UMI 0 jest tutaj znacznie cieńsze. Tu już jest przewaga, no może znowu 2 mm na plus dla tego telefonu. Co jeszcze? Dobra, ja zacznę testować ten telefonik, zrobię kilka zdjęć, napiszę oczywiście recenzję, zobaczymy jak działa GPS i wszystkie takie przydatne funkcje. Także wyczekujcie recenzji, może jeszcze nagram filmik jak pracuje system w tym telefonie. To w drugiej części też. Dziękuję, na razie, pozdrawiam.